Hej dzieciaki! Kiedy mówimy o dinozaurach, wyobrażamy sobie wielkie stworzenia, które żyły na Ziemi miliony lat temu. Dinozaury były różnorodne pod względem wielkości i kształtu. Ale dziś skupimy się tylko na tych największych i najbardziej imponujących. A teraz przeniesiemy się w czasie do czasów, kiedy żyły dinozaury. Naukowa karuzela. Argentynozaur był jednym z największych dinozaurów, jakie kiedykolwiek żyły na Ziemi. Jego nazwa pochodzi od kraju, w którym odkryto jego skamieniałości, czyli Argentyny. Argentynozaur był ogromnym dinozaurem roślinożernym, który mógł osiągać długość nawet 35 metrów i ważyć około 100 ton. Miał długą szyję, co pozwalało mu sięgać po liście z wysokich drzew. Oraz długi ogon, którego mógł używać do obrony przed drapieżnikami. Kolejnym gigantem był Patagotytan, nazywany na cześć regionu Patagonii w Argentynie, gdzie odkryto jego szczątki. Patagotytan był jednym z największych dinozaurów. Ważył około 70 ton i miał długość około 37 metrów. Patagotytan był roślinożercą. Jego ogromna masa ciała i wielkie kości czynią go jednym z największych stworzeń, jakie kiedykolwiek chodziło po Ziemi. Diplodok to kolejny gigant wśród sauropodów. Był nieco mniejszy niż argentynozaur i patagotytan, osiągając długość nawet 30 metrów. Diplodok miał długą szyję i ogon, które były proporcjonalnie dłuższe niż u innych dinozaurów. Jego ogon mógł być używany jak bicz do obrony. Diplodoki żyły w Ameryce Północnej i były roślinożercami. A teraz czas na teropody, czyli potężne drapieżniki. Tyrannosaur Rex, znany również jako T-Rex, jest jednym z najbardziej znanych dinozaurów. Mimo że nie był największym teropodem, to był jednym z najpotężniejszych. T-Rex mógł osiągać długość około 13 metrów i ważyć do 8 ton. Miał potężne szczęki z wielkimi zębami, które mogły z łatwością miażdżyć kości. Tyrannosaur Rex był drapieżnikiem, polującym na inne dinozaury, ale mógł również żywić się padliną, czyli dinozaurami, które wcześniej umarły. Teraz uwaga, bo ciekawostka. Wiecie, jaki jest najbliższy żyjący krewniak T-Rexa? No, było w poprzednim odcinku. Kura, tak jest! Ptaki, które widzimy za oknem, to bliscy krewni dinozaurów, które też miały pióra. Spinozaur był jednym z największych teropodów. Mógł osiągać długość od 15 do 18 metrów i ważyć od 7 do 20 ton. Spinozaur miał długą, wąską szczękę i bardzo ostre zęby, co sugeruje, że mógł polować na ryby i inne zwierzęta wodne. Jego najbardziej charakterystyczną cechą był wielki grzebień na grzbiecie, który mógł służyć do regulowania temperatury ciała lub do imponowania innym spinozaurom. Gigantozaur to kolejny olbrzymi teropod, który był nieco większy od T-Rexa. Osiągał około 14 metrów długości i ważył aż 10 ton. Jego nazwa oznacza,
olbrzymi południowy jaszczur, ponieważ żył na terenach dzisiejszej Argentyny. Gigantozaur miał potężne szczęki i zęby, które pozwalały mu polować na duże, roślinożerne dinozaury. A teraz pokażę wam kilka innych dinozaurów, które wyróżniały się swoją wielkością. Ankylozaur był jednym z największych dinozaurów opancerzonych. Miał około 6 do 8 metrów długości i ważył do 6 ton. Ankylozaur miał ciało pokryte twardymi płytami kostnymi, które chroniły go przed drapieżnikami. Jego ogon był bardzo charakterystyczny. Zakończony był masywną maczugą, którą mógł używać do obrony. Był roślinożercą, żywiącym się niską roślinnością, czyli taką, która rośnie bardzo nisko przy ziemi. Triceratops był jednym z największych dinozaurów rogatych. Miał charakterystyczne trzy rogi na głowie i duży kostny kołnierz, który chronił jego szyję. Triceratops mierzył około 9 metrów długości i ważył do 12 ton. Podobnie jak ankylozaur, był roślinożercą żywiącym się niską roślinnością, czyli taką, która rośnie blisko ziemi. Jego rogi i kołnierz były używane do obrony przed drapieżnikami, a także w walce o dominację w stadzie. Stegozaur to dinozaur, który miał charakterystyczne płyty kostne na grzbiecie i kolce na ogonie. Mierzył około 9 metrów długości i ważył do 7 ton. Płyty na grzbiecie mogły służyć do regulacji temperatury ciała lub do odstraszania drapieżników. A zobaczcie te kolce na ogonie. Były potężną bronią, dzięki której mógł walczyć z drapieżnikami. Tak jak poprzednie dwa dinozaury, stegozaur był roślinożercą. W czasach, gdy żyły dinozaury, Ziemia wyglądała zupełnie inaczej niż dzisiaj. Kontynenty były połączone w jeden superkontynent zwany Pangea. A ten kontynent rozdzielał się stopniowo na mniejsze kontynenty. W tamtych czasach klimat był cieplejszy, a na ziemi rosły gęste, potężne lasy i wielkie paprocie. Dinozaury żyły w różnych środowiskach, od gęstych lasów po otwarte równiny i pustynie. Dinozaury dominowały na ziemi przez około 160 milionów lat. W ciągu tego czasu ewoluowały i przystosowały się do różnych warunków środowiskowych. Pod koniec okresu kredy, około 66 milionów lat temu, doszło do masowego wymierania, które zakończyło erę dinozaurów. Naukowcy uważają, że przyczyną wymarcia dinozaurów był upadek asteroidy, który spowodował ogromne zmiany klimatyczne na Ziemi. Dinozaury fascynują ludzi od momentu ich odkrycia. Występują w książkach, filmach, a nawet i w grach komputerowych. Muzea na całym świecie prezentują skamieniałości dinozaurów, umożliwiając zwiedzającym zobaczenie tych gigantycznych stworzeń na własne oczy. Byliście w takim muzeum? W Polsce jest kilka parków, w których możecie zobaczyć dinozaury na własne oczy. A na mapie możecie zobaczyć, czy któryś z takich parków nie jest blisko waszego domu. To wszystko w dzisiejszym odcinku, dzieciaki. Nie zapomnijcie o subskrypcji. Pa, pa!